Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną wygrany dzisiejszego starcia. Tak, tak. Starcia walki bez zasad. Amadeusz Ferrari, tak jak powiedziałeś, tak zrobiłeś. Nikt chyba się nie spodziewał, że tak szybko. Amadeusz, jak ty się czujesz z tą wygraną? No ja wiedziałem, że tak się to skończy. Mówiłem, że będzie to pierwsza lub druga runda, że jestem full MMA, mam połączoną stójkę z zapasami brazylijskim jiu-jitsu na dzień dzisiejszy. Plan był taki, że jeśli w razie nie będę sobie, jeśli będzie sprawiał na tyle duże zagrożenie w stójce, albo nie do końca sobie będę z nim radził, to sobie go po prostu obalę, bo ja mam fajnie połączony kickboxing z zapasami po prostu. Foxer Wrestling, baby. I tyle, wiedziałem, że go zmiażdżę. No. Wyjaśniłeś, że tak powiem, niedowiarką? Ja mówiłem jedną rzecz. Ludzie łykali jedną rzecz, że mówili, że ja się boję. A co? Pokazywałem mu tak, no chodź kurewko. On się mnie bał, bał się. Dlatego do mnie nie chciał podejść. Bał się do mnie podejść, no bo wiedział, że może się to w ten sposób skończyć. Jestem dynamiczny, trenowałem do tej walki i zamierzam trenować dalej, więc to oznacza tylko tyle, że zmiażdżę całą swoją dywizję w 77 pod koniec następnego roku. Na tych biodrach będzie wisiał pas Fame MMA. Tutaj jak siedzieliśmy, oglądaliśmy właśnie, to mówiliśmy, kurczę, faktycznie walka bez zasad i obydwoje nie chcieliście do siebie podejść, ale w końcu... Chciałem do niego podejść, tylko jest jeden problem, że on jest ode mnie wyższy, tak? Dłuższy. Więc po co ja miałem do niego podchodzić albo go ganiać, żeby mi uciekał, rozumiesz? No ale na szczęście w jego narożniku stał Adrian Polak, który krzyknął minuta i sobie pomyślałem, że kurwa, minuta, robię to. To trzeba ruszyć do przodu. Pokazałeś mu w takim razie, że w minutę się da. Właśnie, czy Adrian Polak wzbudził w tobie może jakąś złą energię, tak jak ty wzbudziłeś, gdy byłeś z Zusie w narożniku Tarzana? Nie wiem, jak wychodziłem, tylko pokazywałem tam coś do Polaka, nie wiem, fakolca czy coś takiego, no bo... To jest właśnie różnica między mną a Polakiem. W momencie, gdy sobie zakopujemy konflikt, ja idę w swoją, a on zawsze spróbuje mi wbić nóż w plecy. Co do ciebie próbował jeszcze powiedzieć Bomba po tej walce? Bo nie wiem, on chciał chyba z tobą porozmawiać. Czy to ty chciałeś z nim? Ja chciałem z jednej strony, no bo chciałem zobaczyć, co mam po prostu mi do powiedzenia. Jakby... Spodziewałeś się, że w sumie to nic? Kapał. Nie wiem, o chuj mu chodziło w sumie, no bo... On ponoć nie był świadomy tego, że został znokautowany, więc wiesz, był w takim szoku. Tak jak Polak jechał karetką i nagrywał story, że hej, mordeczki, ponoć wygrałem. No. Jak myślisz, co on teraz czuje? Kurwa, no co? No ja mówiłem, że to jest Eryk Wykładzina, no. Mówiłem o tym. Myślisz, że jest dla niego jeszcze przyszłość, jeżeli chodzi o polskie freakfighty, czy powinien zniknąć? Co mnie trafił w nos, jakby w ogóle nie zaszumiało, ale jednak nie mogę mu odmówić pierdolnięcia w łapie. To samo mówił Tarzan, że jest to siła, tylko że ja też mam tak... Ja nigdy w życiu nawet nie byłem podłączony, a dostałem, kurwa, od zawodowców na przykład high kicki na głowę takie, że... No, że inni by już byli ciężko znokautowani. Mam bardzo twardą szczękę. Na dniu z zawodnikiem wspomniałeś, że według ciebie Scarface zaplanował tą walkę z Tarzanem. Dalej to utwierdzasz? Cię przyznał, jeden i drugi, no. Też wiem, że na dniu z zawodnikiem przed chwilą zdradziłeś, zrobiłeś sobie coś z nogą. Dlaczego nie chciałeś wziąć blokady? Jak Denis i Artur? Wziąłem 45 minut przed walką, czy tam około godziny, wbijali mi bupokainę, o ile się nie mylę. No. Scarface widział, że masz coś z nogą, bo na początku próbował ciebie w nią trafić. Ale ty chyba... Blokowałem ładnie i mu się odechciało. Wiedział, że mam coś z nogą, ponieważ sam to przyznał już przed walką. Mówił ludziom, że wiedział, że to się stało na dniu z zawodnikiem. Nie wiem, jak to się rozeszło, ale się rozeszło, no trudno. Ale czy to się stało podczas treningu, czy to się stało podczas twojej imprezy? Stało podczas dnia z zawodnikiem, przy głupiej... Ja robię różne sparingi z mocnymi zawodnikami, a przy głupiej zabawie sobie zrobiłem kuku, ale nie chcę w ogóle za dużo jakby na ten temat gadać, bo o tak, porażki nie brałem pod uwagę. W przypadku zwycięstwa też nie zamierzałem o tym wspominać, ale... Wyszło jak wyszło, bo każdy tak naprawdę zauważył na gołe oko, że Amadeusz... Wcześniej, że kuleje, czy nie? Nie, a było dużo ludzi, na przykład chłop z Antyfakty do mnie wczoraj mówił, a ty tak kulejesz, mm-hmm. I tak dalej. O Jezus, to jakieś zbiorowisko się zrobiło. Nie, tam chyba Dubiel coś krzyczał. Tak, właśnie już myślałam, że coś tam się dzieje. Wyzwałeś jednego z zawodowych bokserów do walki, dlaczego? No, bo mnie zaczepił. Powiedział, że pokonał mnie w MMA w Kisielu, no to sprawdźmy się. Ja się nie boję. W takim razie on będzie na celowniku, czy planujesz kogoś innego? Też słyszałam coś o walce z potencjalnej z Wiewiórem.
To chcę zrobić pod koniec, ponieważ ja chcę robić medialne na razie walki i dawać ludziom show. Walka z Wiewiórem była, ja udowodnię swoją wartość jeszcze w 2-3 walkach, zgładzę swoich oponentów i dopiero wtedy, jak już ludzie będą przekonani, że Ferrari jest królem dżungli w swojej dywizji, to dopiero wtedy pójdę po niego. Według ciebie walka ze Scarface'em była bardziej medialna niż ta z Polakiem? Nie. Bo ty, wydaje mi się, że to ty jesteś bardziej tą medialną postacią w tych każdych walkach, bo to ty robisz wielki szum wokół siebie. I jak to jest, że ten szum właśnie nie przychodzi? Cały czas jesteś w tej właśnie, wiesz, fali, gdzie ludzie ciebie chcą coraz więcej. Bo ja jestem zajebisty i na przykład daję najlepsze knockouty. Znaczy nie mówię, że to jak, na przykład uważam, że w polskich freak fightach knockout na Polaku był najlepszym, jedynym knockoutem, który udostępniali zawodnicy UFC, który obiegł cały świat. Ale we mnie nigdy nie inwestowano, bo mnie włodarze nie brali na poważnie, bo wiedzieli, że mam tendencję do imprezowania i potrafię do walki wyjść bez przygotowania, że na przykład do takiego Filipka miałem złamaną rękę, operację, więc kilka miesięcy przerwy i sobie wychodzę bez treningu, więc nie brali mnie na poważnie, a jednak Adrian trenował dzień w dzień i to było spowodowane tym, że inwestowali w niego, a nie we mnie, ale ja sobie wyszarpałem wszystko sam własnymi rękoma i teraz idę po wszystkich. Ciebie myślę, że wystarczy, że trener Mirosław uwierzył właśnie o tym dniu z zawodnikiem. Tam miałeś sparing z Adrianem Ciosem, prawda? Jak on się teraz sprawuje? Czy jest już gotowy na naszego dziennikarza? Nie widziałem się z nim ponad 2 tygodnie, bo 2 tygodnie siedziałem w domu. No, bo coś tam się wydarzyło, nie? Nie ukrywałeś, Amadeusz, że przykładałeś się do treningów. Było tak, to z ostatnich 2 tygodni, ale robiłem też co mogę. Na przykład w pierwsze dni robiłem siłownię. O, mogę pokazać właśnie jakiś filmik, co miałem na nodze. Tak po prostu, czekaj. Proszę o zbliżenie kadru. Mam też stopę pokazaną swoją, ale to nie ma sensu. Chodzi mi o to, że na przykład, patrz, tu masz cały filmik, co miałem w takiej... Czekaj, w czym będzie widać, że w ortezie byłem chyba. Czy nie będzie widać? No, 3 września. Nie widać, że tu mam ortezę, okej, okay. Bo to mi kolega specjalnie... O twoją formę, możemy teraz porozmawiać też o twojej formie, po samej kontuzji. Niż sama, czy była spuchnięta. Dobra. Kylie 4 do końca, walka wieczoru. Weź zatrzymaj, pokażemy do kamery może. Adam, weź zbliżenie zrób, bo Amadi tutaj pokazuje spuchniętą stopę. Czekaj, to może zdjęcie odpalę. No jest, i to była mocno spuchnięta. I to było, poczekaj, dzisiaj, 2 tygodnie temu to było. Równe 2 tygodnie, czekaj, tu masz zdjęcie. O, tu widać, Adam. Ale to tak też słabo na tym zdjęciu. No, ale też, o. Widać. No to co, mogę pokazać. Ja nic nie muszę udowadniać, ale mogę już pokazać w sumie. Ale jeśli chodzi właśnie o twoją... samą formę. No ty ostatnio miałeś naprawdę... 2 tygodnie temu miałem lepszą formę, jednak te 2 tygodnie siedzenia na dupie, no, już odbiło się trochę na mnie, nie? Ale jeżeli chodzi w ogóle o twoją sylwetkę i formę i to, jak ty sobie poradziłeś z tym, żeby po tej operacji, po tych maczetach wyjść, to naprawdę, no, nie dość, że masz takiego ostatnio pecha, jeżeli chodzi o te wszystkie kontuzje, to naprawdę ja jestem pod wrażeniem, że ty, mimo tego, że jesteś osobą, która trochę jednak zlewa gdzieś te treningi, to, że tak ładnie sobie z tym poradziłeś. Powiem ci szczerze, że tym razem nie zlałem, ponieważ ta sytuacja z maczetami pokazała mi to, że dostałem tak dużą szansę od życia i że moja historia nie jest dokończona i ja nie chcę jej kończyć w taki sposób, że raz będę wygrywał, raz przegrywał, będę niedotrenowany. Ja chcę, kurwa, zgładzić ich wszystkich, bo wiem, że mnie na to stać po prostu. Jestem tego święcie przekonany, nie mam nawet 1% wątpliwości, że mam większy talent od nich wszystkich. Jedni mnie lubią, drudzy mnie nienawidzą, nieważne. I tak w ostatecznym rozrachunku za kilka walk większość z nich będzie musiała mnie... Może nie kochać, ale będzie musiała jakby mnie docenić, ponieważ ja to udowodnię w klatce. Odnośnie historii właśnie i samych włodarzy Fame MMA, Boxdel od razu dodał z tobą zdjęcie na Instagrama. Jak się z tym czujesz, że włodarze właśnie przeciwnej federacji, w której walczysz, tak ciebie wspierają i przyjeżdżają tutaj z tobą, kibicują tobie i po prostu ty wracasz do nich potem w pełni sprawny i robisz to, co potrafisz najlepiej? Ja im powiedziałem to wcześniej, że ja zgarnę całą śmietankę z tej federacji i wrócę do nich. Tak też zrobię, no ja nie zamierzam przestawać ćwiczyć, mam zajebisty team, mam naprawdę trenerów takich, że jakby połowa zawodników na tej gali miała takich trenerów, to ci zawodnicy trenujący moich trenerów by odnosili sukcesy, więc mam wszystko, co potrzebne do tego, żeby wygrywać i gładzić oponentów. Mam mindset, mam zajebistych trenerów, więc let's do it.
Amadi, tego tobie życzę, żebyś zgarnął cały ten świat freak fightów. Dziękuję tobie bardzo i jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dzięki wielkie, hej.